lesen wir die Verse 17 und 18 und dann von Kapitel 16, 1 bis 14. Przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 15 rozdział, 17 i 18 wiersz. 17 und 18 und von Kapitel 16, 1 bis 14. 15 rozdział, 17, 18 wiersz. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu dam tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. I 16 rozdział od 1 do 14 wiersza. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek jak dziki osioł, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Gut, wir haben gesehen, dass Abraham dieses Opfer bereitet hatte. Widzieliśmy poprzednio, w poprzedniej godzinie, że Abraham przygotował tą ofiarę. Dass er die Tiere, die Raubvögel wegscheuchen musste. I że on z powodu tych rozdzielonych połówek tych zwierząt musiał odganiać te ptaki drapieżne. Und kurz bevor die Sonne unterging, a krótko przed tym, zanim słońce zaszło, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Czytamy w poprzednich wierszach, że Abrama ogarnął twardy sen. Schrecken und dichte Finsternis überfiel ihn, sagt Vers 12. W wierszu 12 możemy wtedy przeczytać: wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. Und auch das spricht hier in gewisser Weise von Tod. I to też w pewien sposób obrazowo wskazuje na śmierć. Aber Abraham ist hier ein Bild von den Gläubigen. Ale tu Abraham jest obrazem wierzących.
Das heißt, dass er in diese Situation hineinkam, bedeutet so viel wie, dass er mit Christus gestorben ist. A to, że on znalazł się w takiej sytuacji, to oznacza, że on razem z Chrystusem umarł. Aber es bedeutet eben auch, dass er mit Christus durch diese Leiden gehen musste, durch die Christus auch ging. Ale to też i oznacza, że on razem z Chrystusem przeszedł przez te cierpienia. Und dass das anschließend auch das irdische Volk treffen wird. I można też i do tego dołączyć tą myśl, że te cierpienia będą również dotyczyły tego ziemskiego narodu. Stell dir diesen Abraham vor, er wollte von Gott ein Zeichen, dass er seine Verheißung wahrmacht. Wyobraźcie sobie Abrahama. On chciał od Boga otrzymać znak, że jego obietnica się rzeczywiście wypełni. Bis jetzt war dieses Zeichen noch nicht gekommen. I gdyby ten znak nie nastał, Abraham musste geduldig die Vögel vertreiben. Abraham musiałby cierpliwie te ptaki dalej odganiać. Dann kam dieser tiefe Schlaf über ihn, so ähnlich wie bei Adam. I potem wpadł w ten głęboki sen, podobny jaki ogarnął kiedyś Adama. Dann bekam er immer noch kein Zeichen. I dalej jeszcze nie otrzymywał żadnego znaku. Sondern Gott beschrieb ihm die Geschichte des Volkes Israel. Ale Bóg w tym śnie opisuje mu tą historię ludu izraelskiego. Man kann sagen, ein Weg durch Leiden zur Herrlichkeit. Można tą drogę określić, że to jest droga przez cierpienia do chwały. Das alles wird in Vers 13 bis 16 beschrieben. I te rzeczy są opisane w tych wierszach od 13 do 16. Ohne Leiden gibt es nicht diese Herrlichkeit. Bez cierpień nie może zaistnieć ta chwała. Das ist eigentlich auch das, was wir in Römer 8, Vers 17 gelesen haben. To jest też i to zdanie, które mogliśmy przeczytać w Rzymian 8, rozdział 17 wiersz. Es ist eigentlich fast eine Zusammenfassung von Kapitel 15. I ten wiersz w zasadzie jest, można powiedzieć, streszczeniem tego naszego 15 rozdziału. Wir haben gesehen, dass wir Söhne Gottes sind. Myśmy o tym mówili, że my jesteśmy synami Bożymi. Wir haben gesehen, dass wir Erben Christi sind. Że jesteśmy współdziedzicami Chrystusowymi. Wir haben dort gelesen, dass unser Weg durch Leiden führt. Tam też czytaliśmy o tym, że nasza droga prowadzi przez cierpienia. Aber dass er in der Herrlichkeit enden wird. Ale również i o tym, że ona zakończy się w przyszłej chwale. Also dieser eine Vers aus dem Römerbrief fasst genau das zusammen, was wir hier vor uns haben. A więc ten jeden wiersz z tego listu do Rzymian rozważa dokładnie to, co mamy teraz w tym 15 rozdziale przed nami. Und das ist einer der herrlichsten Hinweise überhaupt, dass die Bibel wirklich von Gott sein muss. I to jest jeden z tych wielu wspaniałych dowodów na to, że ta Biblia jest w tą wspaniałą księgą daną przez Boga. Diese prophetische Voraussicht, która pokazuje te prorocze spojrzenie w przyszłość. In Kapitel 15 in Bezug auf das Volk Israel. Ten 15 rozdział, jeśli chodzi o historię ludu izraelskiego. In Kapitel 16 in Bezug auf Ismael und die arabische Welt. A 16 rozdział, jeśli chodzi o Ismaela, który był praojcem całego tego świata arabskiego. Und beide Voraussagen haben sich hundertprozentig erfüllt. I te obydwie obietnice przepowiednie w 100% się spełniły. Es ist wirklich Gottes Wort. I rzeczywiście to jest Słowo Boże. Und dann geht die Sonne unter. Sie ist untergegangen. I czytamy, że zaszło słońce. Und dann kommt endlich dieses Zeichen. I wtedy dopiero nastąpił ten znak. Pechschwarze Nacht. Była to czarna noc. Und plötzlich kommt da ein rauchender Ofen. I nagle pojawia się dymiący piec. Und eine Feuerflamme. I pochodnia płonąca. Und sie ging zwischen diesen Opferstücken durch. I one przesuwają się pomiędzy tymi połówkami tych zwierząt ofiarnych. Nun, das war ein damaliger Brauch, wenn ein Bund geschlossen wurde. Tak, działo się to z tego powodu, że to było zwyczajem tamtych czasów, gdy pokój zawierany albo przymierze jakieś zawierane. Das Opfertiere zerlegt wurden. To wtedy również też i dzielono na połowę te zwierzęta ofiarne. Mit Ausnahme der Vögel, die in der Regel komplett hingelegt wurden. Za wyjątkiem ptaków, które w całości były kładzione.
Und man ging zwischen diese Opferstücke hindurch. I ludzie przechodzili pomiędzy tymi połówkami tych zwierząt ofiarnych. Und sprach dabei aus, dass man sich an diesen Bund halten wollte. Und sprach dabei aus, dass man sich an den Bund halten wollte. I przechodząc wypowiadali przyrzeczenie, że będą się trzymali tego przymierza, które zawarli. Aber hier war das etwas anders. Ale tutaj troszeczkę to inaczej wyglądało. Hier sah Abraham nicht irgendein Menschen, der da durchging. Abraham nie widział tu jakichś ludzi, którzy przechodzili pomiędzy połówkami tych zwierząt. Sondern Vers 17 sagt eben ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme. Ale tak jak wiersz 17, on widział dymiący piec i płonącą pochodnię. Und ich will einmal sagen, dass das in erster Linie hier von Gott spricht. Ja chciałbym powiedzieć, że to w pierwszym rzędzie te obrazy wskazują na Boga. Man kann es natürlich auch auf das Volk Israel beziehen, dann spricht es von den verschiedenen Leiden und von den verschiedenen Hilfen, die Gott ihnen gab. Naturalnie można również to odnieść do ludu izraelskiego, że były różnorodne cierpienia przewidziane dla niego i ta różnorodna pomoc Boża, jaka była przyrzeczona dla nich. Aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass hier wirklich die Rede von Gott ist, dass er durch diese Opferstücke hindurchgeht. Ale ja jestem przekonany, że ten obraz wskazuje na samego Boga, który przechodził pomiędzy tymi połówkami tych zwierząt. Dass Gott tatsächlich diesen Weg beschritten hat und gesehen hat, welch ein Opfer sein Sohn dargebracht hat. Że Bóg rzeczywiście przeszedł pomiędzy tymi zwierzętami ofiarnymi, aby obrazowo zobaczyć, jaką ofiarę, jaką drogę ofiarną przejdzie jego syn. Damit auf der einen Seite den Bund mit Abraham bestätigte. Ale z drugiej strony też i widzimy, że to przymierze z Abrahamem zostało potwierdzone tym czynem. Aber auf der anderen Seite auch dieses Opfer betrachten konnte. Ale również i z następnej strony możemy widzieć, że były tutaj oglądane te wszystkie zwierzęta ofiarne. Denn Vers 9 sagt ja ganz klar, dass es ein Opfer für ihn war. Hole mir. Dlatego tak jak żeśmy czytali w 9 wierszu, te ofiary były przyniesione dla Boga. Sprowadź mi, Bóg powiedział do niego. Da liegt es für mich auf der Hand, dass Gott sich dann auch mit diesem Opfer beschäftigt. I to dla mnie też jest jak na dłoni jasne, że to Bóg zajmował się właśnie tymi ofiarami. Und er sieht die herrlichen Seiten seines Sohnes, der ihn vollkommen verherrlicht hat, auch am Kreuz von Golgatha. I widzi te wszystkie wspaniałe strony charakteru swojego syna, który go w doskonały sposób uczcił na krzyżu Golgoty. Und dann kommt Kapitel 16. A teraz nastaje ten 16 rozdział. Und dann kommt der Test. I teraz nastaje właśnie dla Abrama test życiowy. Sama so wie in der Schule auch. To coś podobnego, jak uczniowie to przechodzą w szkole. Da wird mal eben überprüft, was du in den letzten Stunden gelernt hast. Sprawdzane jest to, co w poprzednich lekcjach nauczyli się. Das heißt relativ schnell, kurz und spontan. Ale tu w przypadku Abrama stało się to relatywnie szybko i spontanicznie. Und wir haben das häufig in der Bibel. I my to bardzo często w Biblii znajdujemy, dass Dinge, die Gott einem gegeben hat, dass man sie sofort anschließend gebrauchen muss. Że rzeczy, które Bóg komuś powierzył, aby on natychmiast z nich korzystał. Nehmen wir als Beispiel Elisa. Na przykład weźmy taki przykład Elizeusza. Elisa bekam diesen Mantel von Elia. Elizeusz otrzymał ten płaszcz od Eliasza. Er brauchte ihn sofort. I on natychmiast ten płaszcz użył w swoim życiu, damit er wieder durch den Jordan zurückgehen konnte. Aby mógł przejść z powrotem przez rzekę Jordan. Und das ist eine ganz wichtige Lektion für uns. I to wszystko jest dla nas bardzo ważną lekcją życiową. Wenn Gott dir vielleicht einen Bibelvers schenkt, bo gdy Bóg tobie jakiś wiersz biblijny podaruje, dann kann das sicherlich sein, dass du dich noch mal in drei Jahren daran erinnerst. To może na pewno też i być tak, że ty sobie będziesz o tym przypominał dopiero po trzech latach. Dass du ihn dann vielleicht brauchst. I wtedy będziesz go na przykład potrzebował. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass Gott ihn dir gegeben hat, weil du ihn sofort brauchst. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że Bóg dał tobie ten wiersz dlatego, że natychmiast będziesz mógł z niego skorzystać. Gott hat Kapitel 15 und 16 so geschrieben, als würden sie in einem Atemzug passieren. Bóg zapisał te 15 i 16 rozdział tak jeden za drugim, jak gdyby to wszystko działo się jednym tchem.
Das heißt, Gott gibt dir in Kapitel 15 all die Hilfen, die man braucht. To oznacza, że Bóg darował Abramowi wszelkie środki pomocy, jakie tylko mógł on otrzymać od niego. Ich war Schild, Lohn, Verheißung und Bund. Mianowicie tarczę, zapłatę, przymierze i obietnicę. Und dann kommt der Test. I teraz następuje test życiowy. Weißt du, es ist eine Sache, die Sachen zu besitzen und zu genießen. Bo wiesz co, to są dwie różne rzeczy. Jakąś rzecz posiadać, a z jakiejś rzeczy korzystać. Die zweite Sache ist sie anzuwenden. Bo w tej drugiej sprawie to chodzi o to, jak my to zastosujemy w naszym życiu. Und Kapitel 16 ist ein trauriges Kapitel. I 16 rozdział jest bardzo smutnym rozdziałem. Abraham fällt in Sünde. Abraham wpada w grzech. Sara auch. Sara również. Hagar vom Prinzip her auch. Hagar vom Prinzip her auch. Również i Hagar z samej zasady również wpada w grzech. Gehen wir einmal kurz zu Abraham. Przejdźmy teraz krótko do Abrahama. Was ist die Glauben, was ist die Stärke von Abraham gewesen? Jaka była siła Abrahama? Wir lesen das mal in Hebräer 6. My czytamy o tym w Hebrajczyku w 6 rozdziale. Hebräer 6, Vers 12 und Vers 13. Szósty rozdział do Hebrajczyków, 12 i 13 wiersz. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiąg na siebie samego. In Vers 12 werden zwei Kennzeichen erwähnt. W wierszu 12 wymienione są tutaj dwie cechy. Glauben und Ausharren. Wiara i cierpliwość. In Vers 13 wird sofort Abraham damit in Verbindung gebracht. A w 13 wierszu natychmiast tutaj co do tych spraw jest wzmiankowany Abraham. Das heißt, Glauben und Ausharren waren die Stärken von Abraham. A to oznacza, że wiara i wytrwałość były właśnie tymi mocnymi stronami Abrahama. Gehen wir nach 1. Mose 12. Przejdźmy do 1. Mojżeszowej, 12. rozdział. Worin versagt dort Abraham, als die Hungersnot kam? W czym zawiódł Abraham, gdy nastał głód w tym kraju? In seinem Glauben. W swojej wierze. Aber es war doch seine Stärke, sein Aushängeschild. A przecież to była jego silna strona, jego tarcza, którą się bronił. Trotzdem versagte er darin. A pomimo tego on w tym zawiódł. Und dieses Versagen stand mit Ägypten in Verbindung. A to właśnie, że zawiódł, było powiązane z Egiptem. In Kapitel 16 im ersten Buch Mose. A w 16 rozdziale tej pierwszej księgi Mojżeszowej. Worin versagt Abraham? W czym zawiódł Abraham? In seinem Ausharren, in seiner Geduld. W swojej wytrwałości albo cierpliwości. Aber es war doch eine Stärke von Abraham, die sogar extra im Neuen Testament betont wird. Ale przecież właśnie te sprawy były silną stroną Abrahama, które są wymienione w Nowym Testamencie. Und wieder stand es mit Ägypten in Verbindung. Ale znowu te rzeczy były powiązane z Egiptem. Das Wörtchen kann man sich nicht dick genug unterstreichen in Vers 3. I w trzecim wierszu musielibyśmy sobie to grubą kreską podkreślić. War eigentlich gar nicht nötig, dass es da steht. Bo w zasadzie nie było to rzeczą potrzebną, to co tu jest zapisane. Trotzdem heißt es dort, und Sarai, Abrahams Frau, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd. Wzięła więc Saraj, żona Abrahama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę. Siehst du, der Teufel kann uns auch zu Fall bringen mit unseren geistlichen Stärken. Widzisz, diabeł może doprowadzić nas do upadku w zakresie tych rzeczy, które są naszą silną stroną.
Wir müssen nicht nur vorsichtig auf dem Gebiet sein, wo wir vielleicht wissen, dass wir da Schwächen haben. A więc to oznacza, że nie tylko musimy być ostrożnymi w tym zakresie, w których świadomie wiemy, że ten zakres jest naszą słabą stroną, sondern der Teufel versucht uns auch zu Fall zu bringen in den Punkten, die eigentlich unsere geistlichen Stärken sind. Ale właśnie diabeł stara się doprowadzić nas do upadku w tych zakresach, które w zasadzie są naszą silną stroną. Und diese Angriffe sind vielleicht für uns viel gefährlicher. I właśnie te ataki szatana są dla nas szczególnie niebezpieczne, weil wir doch denken, darin sind wir stark. Bo my może myślimy o samych sobie, w tym jestem mocny. Weil wir darin vielleicht schon öfter geistliche Stärke gezeigt haben. Bo może już wielokrotnie w życiu żeśmy to pokazali, że w tym zakresie jesteśmy mocni. Also ich finde das schon bemerkenswert, dass wir zweimal etwas davon lesen, dass Abraham fällt. A więc uważam to za szczególną rzecz, którą powinniśmy dobrze zapamiętać, że Abraham upada dwukrotnie w rzeczach, o których wiemy. Und die erste Sünde wiederholt er sogar später noch einmal. A ten pierwszy grzech on jeszcze powtarza troszkę później. Aber jedes Mal in geistlichen Dingen, die ihn eigentlich auszeichneten. Ale w zasadzie on upada w rzeczach, które są jego silną stroną, właściwie go wyróżniają w stosunku do innych w tych sprawach duchowych. Und es steht jedes Mal mit Ägypten in Verbindung. A co dodatkowego, to za każdym razem te upadki powiązane są z Egiptem. Und Ägypten ist ein Bild der Welt. Jak wiemy, Egipt zawsze jest obrazem świata. Dort gab es das Wasser für die Felder, wenn man das Schöpfrad trat. Tam była woda do dyspozycji na pola, aby je nawadniać, tylko wtedy, gdy człowiek się napracował, chodząc w tym kole obracanym siłą ciężaru człowieka, czyli w takim pionowym kieracie. Israel bekam dagegen das Wasser durch den Segen Gottes in Form von Regen. Sie mussten nichts dafür tun. Izrael, wiemy, on otrzymywał wodę w swoim kraju bez żadnego własnego wysiłku, bo otrzymywał jako błogosławieństwo Boże w postaci deszczu w odpowiedniej porze, którą Bóg ustalał. Also jedes Mal stand sein Fall auch mit Ägypten in Verbindung. A więc w każdym przypadku ten upadek był powiązany z Egiptem. Und wir müssen aufpassen, dass wir wirklich ein Leben führen, getrennt von der Welt. I rzeczywiście, my musimy bardzo na to uważać, abyśmy życie prowadzili w oddzieleniu od świata. Sonst können wir nicht bestehen. Bo inaczej nie będziemy mogli się ostać. Also in Wirklichkeit verging natürlich einige Zeit zwischen Kapitel 15 und 16. W rzeczywistości upłynęło trochę czasu pomiędzy 15 a 16 rozdziałem. Aber Gott beschreibt das ebenso, als wenn das alles sehr zeitnah wäre. Ale Bóg to wszystko tu opisuje tak, jak gdyby te dwa zdarzenia bardzo blisko siebie się znajdowały. Und Sarah spricht zu Abraham und sagt: "Siehe, ich habe keine Möglichkeit mehr Kinder zu bekommen." I Sara mówi tu do swojego męża Abrama: "Ja nie mam możliwości otrzymania potomstwa." Wenn du jetzt einen Sohn haben möchtest, dann musst du meine Magd nehmen, die noch Kinder gebären kann. Jeśli ty chcesz mieć teraz jeszcze syna, to weź moją służebnicę i z niej możesz mieć jeszcze syna. Weißt du, in Kapitel 15 hört Abraham auf die Stimme Gottes. Widzieliśmy w 15 rozdziale, że Abraham posłuchał głosu Bożego. In Kapitel 16 Vers 2 hört er auf die Stimme seiner Frau. Ale w 16 rozdziale, w drugim wierszu oglądamy, że on posłuchał głosu swojej żony. Ich sag nicht, dass das generell falsch ist, auf die Stimme seiner Frau zu hören. Ja nie mówię, że to generalnie jest błędną rzeczą, aby posłuchać głosu swojej żony. Gott sagt nämlich auch einmal zu Abraham: Abraham, höre auf Sarah. Bo w innym przypadku Bóg również zwraca się do Abrama: posłuchaj głosu żony twojej Saraj. Man muss also jedes Mal gucken, was für ein Geist steckt dahinter. Nie, za każdym razem, gdy słyszymy, to musimy postarać się rozpoznać, jaki duch kryje się za tym głosem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für unser Leben. To jest bardzo ważny punkt dla całego naszego życia.
Wir haben vielleicht Freunde, die uns Rat geben für unser praktisches Christenleben. Może mamy przyjaciół, którzy nam dają rady dotyczące naszego praktycznego życia chrześcijańskiego. Auch wenn es vielleicht unser bester Freund ist. A nawet jeżeli to jest nasz najlepszy przyjaciel. Trotzdem müssen wir prüfen, was ist die Quelle dieser Stimme. To i tak pomimo tego musimy sprawdzać, jakie jest źródło głosu, który od niego słyszymy. Abraham hat es nicht untersucht. Abraham nie sprawdził tego. Rein menschlich kann man ihn verstehen. Jeśli chodzi o czysto ludzką wyrozumiałość, to możemy go zrozumieć. Das zeigt uns Gott auch in Vers 3. To też i Bóg nam pokazuje w wierszu trzecim. Sie haben wahrscheinlich schon 10 Jahre auf den Sohn gewartet. Prawdopodobnie oni już czekali 10 lat na tego syna. Aber warum bestimmt jetzt Sarah, dass der Zeitpunkt zu Ende ist? Ale dlaczegoż to Sara ma teraz decydować, że ten czas oczekiwania się kończy? Warum bestimmt jetzt Abraham, dass der Zeitpunkt des Wartens zu Ende ist? Dlaczego Abraham miał postanawiać, że czas oczekiwania się właśnie teraz kończy? Warten ist sicherlich eine der schwierigsten geistlichen Prüfungen, die es überhaupt gibt. Oczekiwanie jest z pewnością najtrudniejszym sprawdzianem w wierze, jaki na ziemi może istnieć. Vielleicht haben wir alle schon mal gesündigt, weil wir nicht geduldig genug waren. Może my wszyscy już żeśmy w naszym życiu zgrzeszyli, bo nie byliśmy wystarczająco cierpliwi. Und wir haben viele Glaubenspersonen, die im Alten und Neuen Testament deswegen auch mal zu Fall gekommen sind. I też oglądamy w Biblii w Starym i Nowym Testamencie wiele osób przedstawionych, że z powodu właśnie braku cierpliwości wpadli w grzech. Sogar hier der Mann der Geduld und der Mann des Glaubens. Tak jak tu ten Abraham, mąż wytrwałości i mąż wiary. Ich sagte eben schon, Gott bestimmt die Zeitpunkte. Jak powiedziałem, to właśnie Bóg postanawia te czasy, kiedy ma się to spełnić. Eine Stelle habe ich angeführt aus Galata 4. Jedno miejsce już przytoczyłem z listu do Galacjan 4 rozdziału. Eine andere ist noch in Römer 5, Vers 8. Drugie miejsce przytoczę z 5 rozdziału listu do Rzymian, 8 wiersz. Do Rzymian, 5 rozdział, 8 wiersz. Nie, jest nicht Römer 5, Vers 8. Przepraszam, to nie ten wiersz. Vers 6. Szósty wiersz. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Siehst du, das Senden des Sohnes Gottes hatte genau seinen Zeitpunkt? Tak, widzisz, zesłanie na ziemię Syna Bożego miało swój konkretny, właściwy czas. Das Sterben des Sohnes Gottes hatte seine bestimmte Zeit. Również i śmierć Syna Bożego odbyła się w tym ściśle określonym czasie. Die Entrückung wird einmal seine bestimmte Zeit haben. Również i to pochwycenie i zabranie ze ziemi wszystkich wierzących odbędzie się w tym swoim przeznaczonym do tego aktu czasie. Ein Zeitpunkt, den nur der Vater weiß. A jest to czas, czy moment, który tylko zna Pan. Auch das Ausharren sagt seine Zeit. Również też i słowo mówi, że i oczekiwanie ma swój czas. Auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer fällt. Nawet jeżeli nam bardzo często ciężko przychodzi oczekiwać. Und ich bin selbst auch kein geduldiger Mensch. Ja sam też osobiście nie jestem cierpliwym człowiekiem. Das ist für mich auch einer der schwersten Punkte, das Warten. Manchmal auf die Hilfe oder auf eine Antwort Gottes. I dla mnie też bardzo często oczekiwanie na odpowiedź Bożą lub Jego pomoc jest jednym z najtrudniejszych punktów w moim życiu. Vielleicht hatte Sarah es gut gemeint. Może Sara miała dobre zamiary. Aber dadurch ist nicht eine einzige Sorge weggekommen. Ale z tego powodu nie ubyło chociaż jednej troski z tym spowodowanej. Sondern es kamen plötzlich völlig neue Sorgen hinzu. Nie, nagle pojawiło się mnóstwo dodatkowych nowych trosk. Und diese Sorgen begannen schon bevor Ismael geboren worden ist. A te troski rozpoczęły się już zanim ten Ismael się narodził. Denn als Hagar merkte, dass sie in Umständen war, bo gdy Hagar zauważyła, że poczęła, da blickte sie gering auf Sarah.
Wtedy ona z pogardą spoglądała na Saraj. Man denkt vielleicht manchmal, dass man Probleme lösen kann, indem man Gott ein klein wenig nachhilft. Może ktoś myśli, że te problemy można szybciej rozwiązać przez to, że tak troszkę się tylko Bogu w tym pomoże, aby były do przodu popchnięte. Jakob dachte das drei Viertel seines Lebens. Jakub tak myślał 3/4 swojego życia. Aber die Wahrheit ist, ale prawda jest jednak taka, dass wir nicht ein einziges Problem dadurch lösen, że tym samym nie rozwiąże się ani jednego problemu, sondern dass plötzlich neue hinzukommen. Nie, okazuje się, że dołoży się nagle mnóstwo nowych problemów. Das heißt, die Anzahl der Schwierigkeiten hat zugenommen hier. A więc to oznacza, że ta liczba tych trudności jeszcze teraz przybrała swoją miarę. Und Gott sagt uns später in Vers 11 und in Vers 12, dass wir die Folgen davon heute noch tragen. A Bóg nam mówi w tym rozdziale w wierszu 11 i 12, że my po dziś dzień będziemy następstwa jeszcze tego oglądali. Denn weißt du, daran erinnert uns ja auch das Wörtchen Ägypten. I to właśnie o tym wszystkim przypomina nam to słówko Egipt. Der Name wird nämlich in Vers 1 schon einmal erwähnt. Ta nazwa już w wierszu pierwszym jest wymieniona. Da heißt es, und Sarah hatte eine ägyptische Magd. W którym jest napisane, że Saraj miała niewolnicę Egipcjankę. Warum erwähnt Gott das hier zweimal? Dlaczego Bóg to wymienia teraz dwukrotnie? Weil er uns zwei verschiedene Dinge beibringen möchte. Dlatego, że on chciałby nas nauczyć dwóch różnych rzeczy. Vers 1 bringt uns bei, dass Gott Sünden vergibt, aber nicht die Folge von Sünde wegnimmt. Wiersz drugi nam pokazuje, że Bóg wprawdzie grzech przebacza, ale nie usuwa złych następstw tego grzechu. Denn diese Magd hatte Abraham damals in Ägypten bekommen, als er aufgrund von Unglauben dorthin gezogen ist. Bo tą służącą Abraham otrzymał wtedy w Egipcie, gdy on na podstawie swojej niewiary tam poszedł do Egiptu. Die Sache mit Ägypten war längst in Ordnung gebracht vor Gott. A przecież sprawa z tym Egiptem już dawno była przed Bogiem uporządkowana w jego życiu. Aber die Folge des Fehltrittes war noch da. Ale następstwa tego błędnego kroku jeszcze dalej były obecne w jego życiu. Und sie führt jetzt hier sogar zu einer neuen Sünde. A te następstwo, ta niewolnica prowadzą do następnych grzechów. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. To jest bardzo ważny punkt. Noch einmal, Sünden vergibt Gott, wenn wir sie bekennen. Jeszcze raz powtarzam, Bóg doskonale przebacza grzechy, jeżeli my je szczerze wyznajemy. Aber die Folgen tragen wir manchmal unser Leben lang. Ale następstwa tych grzechów my czasami znosimy aż do końca naszego życia. Vielleicht sogar noch unser Nachkommen. A może nawet i nasze potomstwo. Oder deren Nachkommen und so weiter. Albo może potomstwo naszego potomstwa i tak dalej. Seien wir vorsichtig, wie wir als Christen unser Leben führen. Bądźmy ostrożni, w jaki sposób prowadzimy swoje życie jako chrześcijanie. Also das war das erste Ägypten. A więc tu mowa jest o tym pierwszym określeniu Egipt. Das zweite Ägypten in Vers 3 habe ich eben schon erklärt. A drugie określenie Egipt wymienione w trzecim wierszu ja już na ten temat mówiłem. Das spricht so ein klein wenig davon, dass man sie ein bisschen zur Welt neigt. To troszeczkę właśnie tak wskazuje na to, jak troszeczkę się do tego świata skłaniamy. Ist vielleicht nur ein Millimeter. Może tylko milimetr. Aber der Teufel benutzt zwei Lebenssituationen, um uns zu attackieren. A ten diabeł używa dwóch tych sytuacji życiowych, aby nas właśnie zaatakować. Die erste Gefahr ist, wenn wir auf zwei Seiten hinken. To pierwsze niebezpieczeństwo jest takie, że my zaczynamy kuleć na dwie strony. Das ist hier Vers 3. O tym mówi właśnie wiersz trzeci. Die andere Gefahr ist, wenn wir plötzlich geistliches Interesse aufweisen. A drugie niebezpieczeństwo jest takie, że my nagle zaczynamy objawiać takie zainteresowanie duchowe. Das waren die Raubvögel. A to były właśnie te ptaki drapieżne. Das hast du im Buch Haggai plötzlich. Nagle możemy to też i odnaleźć w księdze proroka Ageusza. Sie hatten lange Zeit kein Interesse an dem Haus Gottes zu bauen. Tam czytamy o tym, że lud izraelski długie lata nie był zainteresowany odbudowaniem domu Bożego.
Natürlich sagt das Buch Esra, da waren die Feinde, die sie bedrohten. Tak jak mówi księga Esdrasza, naturalnie byli nieprzyjaciele, którzy zagrażali ich życiu. Aber Haggai sagte, sie bauten lieber in ihren eigenen Häusern. Ale ten właściwy powód wyjawia właśnie prorok Ageusz, pokazując, że im łatwiej i chętniej się budowało swoje własne domy. Es gab also zwei Probleme. A więc już wtedy istniały dwa problemy. Angst vor den Feinden. Po pierwsze, strach przed nieprzyjaciółmi. Und geistliche Trägheit gepaart mit eigenem Interesse. A po drugie, duchowa bezczynność czy lenistwo powiązane z własnym wygodnym życiem. Was macht der Teufel? I co wtedy czyni diabeł? Gar nichts. Nic. Warum soll er sich um Christen kümmern, die sowieso schläfrig ihren Weg gehen? Dlaczegoż miałby się martwić o takich chrześcijan i nimi zajmować, którzy i tak śpią w swoim chrześcijańskim życiu? Aber dann hören sie auf die Worte Haggais. Ale wtedy okazuje się, że my musimy posłuchać tego słowa proroka Ageusza. Sie legen ihre ganzen Privatgötzen ab. I okazuje się, że oni odłożyli swoje wszystkie prywatne sprawy. Legen ihre Trägheit ab. Odłożyli na bok swoje lenistwo. Fangen an zu bauen am Haus Gottes, weiter zu bauen am Haus Gottes. Zaczęli dalej budować dom Boży. Und sofort kommt der Teufel und versucht es zu verhindern. I natychmiast znowu pojawia się diabeł, aby w tym właśnie przeszkodzić. Wir merken, wir müssen wachsam sein in unserem Leben. I na pewno zauważamy, jak bardzo czujnymi musimy być w naszym życiu. Auf der einen Seite war es Abraham, hat die Raubvögel vertrieben. Z jednej strony Abraham czuwa i odpędza te ptaki drapieżne. In Kapitel 16 war er es leider nicht. Ale w 16 rozdziale niestety nie czuwa. Es kommt zu einem Streit zwischen Hagar und Sarai. Dochodzi do sporu pomiędzy Hagar i Sarai. Und Sarai kommt zu Abraham und gibt ihm die Schuld an der ganzen Misere. A teraz przychodzi Sarai do Abrama i to jemu przepisuje winę za całą tą mizerną, złą sytuację. Vers 5. Czytamy to w wierszu 5. Das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Kapitel 16, Vers 5. Krzywdy mojej ty jesteś winien. Und muss ich selbst hingucken. Vers 5 am Ende, der Herr richte zwischen mir und dir. I pod koniec tego piątego wiersza, niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Also Sarai erkennt nicht an, dass es ihre Schuld gewesen ist. A więc Sarai w ogóle tego nie rozpoznaje, że to właśnie było jej winą. Und sie beschuldet auf der anderen Seite sogar noch Abraham. A z drugiej strony ona oskarża Abrama. Es ist im Endeffekt identisch mit dem, was im Garten Eden passiert ist. Koniec końców jest to dokładnie to samo, co zdarzyło się w ogrodzie Eden. Und wir können lernen, dass das Herz des Menschen sich nicht verändert. I z tego możemy się nauczyć, że serce człowieka się w niczym nie zmieniło. Die Zeiten und die Umstände mögen sich ändern. Czasy i okoliczności, w jakich się żyje, mogą się zmieniać. Aber das Herz des Menschen nicht. Ale nie zmienia się serce człowieka. Und so wird die Schuld verschoben, anstatt sie zu bekennen. I okazuje się, że wina jest teraz zrzucana na kogoś innego, zamiast ją jak najszybciej wyznać. Eigentlich ist ja genau das passiert, was Galater 6, Vers 7 und 8 sagt. W zasadzie stało się to, o czym mówi nam list do Galacjan, 6 rozdział, 7 i 8 wiersz. Das, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Co człowiek sieje, to też i będzie żniwował. Aber es geht sogar noch härter. Ale jeszcze dalej staje się ta sprawa bardziej twarda czy nieprzyjemna. Denn Hosea sagt, gdyż Ozeasz w swoim proroctwie napisał, ich weiß nur nicht genau, wo es steht, sie haben Wind gesät, aber Sturm geerntet. Ci, którzy sieją wiatr, żniwują burzę albo sztorm. Und das erleben wir hier, wenn wir uns die Geschichte von Ismael später angucken.
I to właśnie doświadczamy tego, gdy przyjrzymy się późniejszej historii Ismaela. Abraham sagt zu seiner Frau: Mach mit Hagar, was du möchtest. Abraham powiedział do swojej żony Saraj: Zrób sobie swoją niewolnicą, co chcesz. Sara ist, ich sag mal, kaltherzig, bußunfertig und vertreibt Hagar. Saraj okazuje się niewiastą o twardym sercu, nieskłonną do pokuty i tym samym powoduje to odejście tej Hagar. Und jetzt kommt einer der schönsten Verse in Kapitel 16 überhaupt. I teraz pojawia się w zasadzie w tym 16 rozdziale na ciemnym tle najpiękniejszy wiersz. Das ist Vers 7. Wiersz 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. Zum ersten Mal kommt der Name Engel des Herrn vor. Po raz pierwszy w Biblii pojawia się to określenie anioł pański. Wir haben keine andere Stelle im Alten Testament, wo er vorher erwähnt wird. W poprzednich rozdziałach Starego Testamentu nigdzie nie jest on wymieniony. Aber hier, wenn es um Hagar geht. Ale tu jest wymieniony, jeśli właśnie chodziło o Hagar. Und es ist keine Frage, dass es der Herr Jesus selbst ist. I to nie ma żadnych wątpliwości, że mowa jest o samym Panu Jezusie, der sich hier in einer besonderen Form offenbart hat. Który tutaj w szczególnej formie się objawia. Denn die drei Personen der Gottheit waren zu dem Zeitpunkt kein Geheimnis mehr. Die drei Personen in der Gottheit waren zu dem Zeitpunkt schon bekannt. Dlatego, że trzy osoby bóstwa już w tym czasie nie były żadną tajemnicą dla wierzących. Wenn auch nur geheimnisvoll zwischen den Zeilen. No tak w zasadzie w pewien tajemniczy sposób, jak można by powiedzieć, między linijkami do odczytania. Aber es heißt in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott. Und Gott steht in der Mehrzahl und schaffen in der Einzahl. I już w pierwszym wierszu, w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest napisane: Na początku stworzył Bóg. I w oryginalnym języku to słowo stworzył jest w liczbie pojedynczej, a Bóg w liczbie mnogiej podane. Und das heißt etwas später, ich hatte mich noch am Mittagstisch darüber unterhalten, lasst uns Menschen machen. I później jest też i mowa, o czym żeśmy sobie rozmawiali przy stole dzisiaj przy obiedzie, chciejmy uczynić człowieka. Es müssen mehrere Personen der Gottheit gewesen sein. A więc musiały być kilka osób bóstwa. Denn sonst können wir dieses Gespräch nicht verstehen und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Bo inaczej byśmy nie mogli tego wiersza zrozumieć, gdy Bóg powiedział, uczyńmy człowieka. Und so ist es hier völlig klar, dass es hier eine besondere Offenbarung von Jesus Christus im Alten Testament ist, als der Engel des Herrn. I tutaj jest to całkowicie jasne, że oglądamy tutaj w postaci tego anioła pańskiego osobę samego Pana Jezusa. Und der Engel des Herrn spricht im Alten Testament immer von Jesus Christus. A w Starym Testamencie we wszystkich miejscach określenie anioł pański oznacza osobę Pana Jezusa. Und jetzt können wir wieder den Schritt, den Vergleich mit dem Garten Eden machen. I teraz znowu możemy zrobić krok wstecz i spojrzeć w porównaniu do ogrodu Eden. Auch dort wandelte Gott sicherlich auch in der Offenbarung von Jesus Christus in dem Garten Eden. I tam również Bóg przechadzał się właśnie objawiony w postaci Jezusa Chrystusa w ogrodzie Eden. Dort fragt er dort nach Adam und Eva. To tam on pyta się o Adama i Ewę. Hier macht er das gleiche. Hier sucht er Hagar. I tu znowu oglądamy to samo. On tutaj poszukiwał, czy dążył do tego spotkania z Hagar. Denn Vers 7 sagt, dass der Engel des Herrn sie fand. Gdyż wiersz 7 tutaj to wyraźnie podaje: i znalazł ją anioł pański. Und wo? An einer Wasserquelle. I gdzie ją znalazł? Przy źródle wód. In einer Wüste. Na pustyni.
An einem Ort, wo es keine Ablenkung gibt. A więc było to miejsce, na którym nasze oczy nie znajdą innego punktu zaczepienia, który by sprawił, że będziemy rozproszeni. An einem Ort des Todes. A więc też i na miejscu, które jest miejscem śmierci. Wo es für das Fleisch nichts Anziehendes gab. Tam, w tym miejscu, to nasze ciało nie znajduje niczego, co by było dla niego pociągające. Da fand er sie an der Wasserquelle, was von dem Wort Gottes spricht. A znalazł ją przy tym źródle wód, wody, która obrazowo wskazuje na Słowo Boże. An der Quelle auf dem Weg, źródło, które było przy drodze, was von dem Heiligen Geist spricht, która wskazuje na Ducha Świętego. Und vielleicht finden wir sowas Ähnliches in Johannes 4. I może też i coś podobnego znajdujemy właśnie w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Wo es heißt, dass der Herr Jesus nach Samaria ziehen musste. Gdzie jest napisane, że musiał Jezus przechodzić przez Samarię. Was kann den Sohn Gottes zwingen, diesen Weg zu gehen? Cóż takiego mogło Syna Bożego zmusić do tego, aby akurat tą drogą szedł? Die einsame Frau, die dort an dem Brunnen saß. Ta pojedyncza niewiasta, która w tym czasie przyszła do tej studni. Und das gleiche haben wir hier. I dokładnie to samo tutaj oglądamy. Der Sohn Gottes macht sich auf, um jemanden zu finden. Tak, Syn Boży wybrał się w drogę, aby się z kimś spotkać. Eben solche, die, wie es Psalm 137 sagt, zerschlagenen Herzen sind. Aby spotkać się z takimi, których Psalm 127 określa, którzy są strapionego serca albo skruszonego serca. Solche, die anerkennen, dass sie die Hilfe Gottes brauchen. A więc tacy, którzy to uznają, że oni potrzebują pomocy Bożej. Und genau das ist hier die Situation. I dokładnie tutaj taka sytuacja występuje. Und er spricht sie an. I on zwraca się do tej Hagar. Und stellt ihr zwei Fragen. I stawia jej dwa pytania. Hagar, woher kommst du? Hagar, skąd przychodzisz? Und wohin gehst du? I dokąd idziesz? Ist das nicht seltsam, dass der Sohn Gottes Fragen stellt? Czy to nie jest nadzwyczajna rzecz, że Syn Boży stawia pytania? Es ist gar nicht seltsam. Nie, to nie jest nadzwyczajna rzecz. Denn er möchte uns dadurch zum einen zeigen, was in unseren Herzen ist, dass wir unsere eigenen Herzen kennenlernen. Bo po pierwsze, on chce nam pokazać, abyśmy to zauważyli, co znajduje się w naszych własnych sercach. Und zum anderen möchte er gerne aus unserem Mund hören, was unsere Probleme sind. Ale z drugiej strony on chciałby z naszych własnych ust usłyszeć, jakiego rodzaju mamy problemy. Und er möchte eine ehrliche Antwort. I on chce otrzymać szczerą odpowiedź. Bo das Johannes-Evangelium beginnt mit Fragen. Tak jak też i Ewangelia Jana rozpoczyna się od pytań. Es gibt kein Evangelium, wo es mehr Fragen gibt. I też nie ma innej Ewangelii, w której by było więcej pytań niż w Ewangelii Jana. Und das zeigt uns eben, dass sie nicht gestellt werden, weil der Sohn Gottes unwissend war. A to wszystko wskazuje na to, że nie zostały po to postawione, że jakoby Syn Boży nie miał wiedzy na ten temat. Denn er wird ja gerade im Johannes-Evangelium als der ewige, allwissende Sohn beschrieben. Dlatego, bo on w tej Ewangelii Jana właśnie akurat dlatego opisywany jest jako ten wszechwiedzący Syn Boży. Sondern weil er an unseren Antworten anknüpfen möchte. Ale to chodzi o to, że on właśnie chce rozpocząć dawanie odpowiedzi, począwszy od tej naszej odpowiedzi. Und sie war ehrlich und wir müssen ehrlich sein vor Gott und sagt, sie wäre auf der Flucht vor Hagar. I ta odpowiedź była szczera. I my bądźmy zawsze szczerzy przed Bogiem. Hagar przyznała to, że znajduje się w ucieczce przed Bogiem, przed Saraj. Jetzt kommt eine erstaunliche Antwort. To była zadziwiająca odpowiedź. Kehre zurück und demütige dich. Wróć z powrotem i upokórz się pod ręką twojej pani. Ist das nicht seltsam? Czy to nie jest coś szczególnego? Sie war vor Hagar weggelaufen. Przecież ona uciekła dopiero co od Saraj. So, weil sie es einfach nicht mehr aushielt. Dlatego, że po prostu już nie wytrzymywała tej sytuacji. Und jetzt schickt Gott sie wieder zurück. A Bóg ją posyła z powrotem. Nun, auf der einen Seite können wir lernen, dass Gott nie Gnade auf Kosten seiner Heiligkeit ausübt. Z jednej strony możemy się tego nauczyć, że Bóg nigdy nie okazuje
łaski kosztem swojej świętości. Sondern Gnade und Heiligkeit sind bei Gott vollkommen gepaart. Ale łaska i świętość u Boga zawsze idą doskonale w parze. Und so suchte Gott in seiner Gnade diese Hagar, um ihr zu helfen. I tak Bóg też i w swojej łasce poszukiwał właśnie tą Hagar, aby jej pomóc. Aber die Heiligkeit Gottes zeigte natürlich auch, dass dort Sünde war. Ale świętość Boża również i wskazała na to, że w tej sytuacji był grzech. Hagar war eine Magd, sie kann nicht einfach weglaufen. Bo Hagar była po prostu niewolnicą i to nie było do wyobrażenia sobie, żeby ona uciekła. Sie hatte sich auch vielleicht arrogant gegenüber ihrer Herrin verhalten, nachdem sie erfuhr, dass sie schwanger war. Z pewnością ona bardzo arogancko zachowała się w stosunku do swojej pani, gdy zauważyła, że jest ciężarną. Also Hagar, kehr zurück, bekenne es. A więc tutaj to oznaczało: Hagar, wróć z powrotem i wyznaj to. Wir haben sowas ähnliches im Neuen Testament. Coś podobnego oglądamy również w Nowym Testamencie. Bei dem Brief an Philemon. I oglądamy to w tym liście do Filemona. Wie der Apostel Paulus aufpasst, dass Gnade nicht auf Kosten von Heiligkeit geschieht. Gdzie apostoł Paweł również zwraca na to wielką uwagę, aby łaska nie była udzielona kosztem świętości. Und dass er diese Gratwanderung hinbekommen hat durch die Leitung des Geistes in dem Philemonbrief. I że on właśnie tą równowagę poprzez działanie Ducha Świętego zachował, pisząc ten list do Filemona. Und so macht das Gott hier ganz genauso. I dokładnie tak samo Duch Boży tutaj to sprawił. Auf der einen Seite in Gnade, dass er hinterhergeht. Z jednej strony oglądamy łaskę, że Bóg poszedł za tą Hagar. Auf der anderen Seite, was in Ordnung gebracht werden muss, dass man es auch in Ordnung bringt. A z drugiej strony, że to, co musiałoby być uporządkowane, wyznane, to też i musi być tak uczynione. Sache, der Apostel Paulus macht das genauso bei Onesimus. I apostoł Paweł dokładnie tak samo też i postąpił w stosunku do Onezyma. Wenn er dir etwas schuldig ist, so rechne es mir an. I powiedział do Filemona: jeśli ten Onezym coś ci jest dłużen, to mi to przypisz. Auch die Seite der Gerechtigkeit muss berücksichtigt werden. Również też i ta strona sprawiedliwości musi być wzięta pod uwagę. Er spricht noch eine Verheißung aus. I jeszcze dodatkowo wypowiada obietnicę dla niej. Auch deine Nachkommenschaft wird sich mehren, dass sie nicht gezählt werden kann. Również i twoje potomstwo się tak rozmnoży, że nie będzie można go policzyć. Und du wirst sogar einen Sohn gebären, das wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. A ona oczywiście tego nie wiedziała. Tutaj się dowiaduje, że ty porodzisz syna. Und du sollst ihn Ismael nennen. I nadasz mu imię Ismael. Und die Fußnote sagt, Gott hört. A znaczenie tego imienia w odnośniku w Biblii niemieckiej oznacza: Bóg słyszy. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört, wie der Text liest. Bo tak jak dalej tekst to podaje, słowa Bożego, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Also man sieht, wie Gott hier in vollkommener Weise Liebe und Heiligkeit berücksichtigt hat. A więc widzimy, jak Bóg w doskonały sposób tutaj wziął pod uwagę miłość i sprawiedliwość. Aber dann kommt in Vers 12 eine gewaltige prophetische Schau. Ale w wierszu 12 następuje tutaj potężne wejrzenie w sprawy prorocze. Jetzt beschreibt er Ismael und seine Nachkommen. Bo Pan opisuje tutaj Ismaela i jego całe potomstwo. Wir wissen aufgrund von anderen Stellen aus der Bibel, dass das im Endeffekt Ismael der Vorfahre der arabischen Welt war. Z innych miejsc biblijnych wiemy dokładnie, że Ismael stał się praojcem całego świata arabskiego. Das heißt, die arabischen Völker und Israel waren ein Halbbrudervolk. A więc to oznacza, że wszyscy potomkowie arabscy i Izrael to są przyrodni bracia. Das heißt, sie hatten den gleichen Vater, aber verschiedene Mütter. To oznacza, że mają tego samego ojca, ale dwie różne matki. Ein Teil der arabischen Welt ist sogar ein echtes Brudervolk.
A część tego świata arabskiego jest nawet prawdziwym bratem Izraela. Das sind die Edomiter, a mianowicie są to Edomici, die von Esau abstammen, którzy pochodzili od Ezawa. Sie haben sogar buchstäblich genau die gleichen Eltern. I rzeczywiście oni mieli w rzeczywistości tych samych rodziców. Das sind heute hauptsächlich die Menschen, die in Jordanien leben. To w dzisiejszych czasach głównie są ludzie, którzy mieszkają w kraju nazywanym Jordania. Das nur mal nebenbei gesagt, versteht man jetzt vielleicht auch die unlösbaren Konflikte da unten? I teraz tak tylko pobocznie możemy wspomnieć, że tym samym możemy chociaż troszkę zrozumieć te nierozwiązalne konflikty, które w tym świecie tam teraz istnieją. Sie haben beide den gleichen Vater Abraham. Wszyscy mają tego samego ojca Abrama. Sie haben deswegen auch die gleichen Heiligtümer wie Hebron, die mit Abraham in Verbindung stehen. Dlatego oni mają te same miejsca święte, jak na przykład Hebron, które powiązane jest z Abrahamem. Sie haben deswegen auch den gleichen Punkt in Jerusalem, wo Abraham seinen Sohn geopfert hat. Dlatego oni mają ten sam punkt w Jerozolimie, w którym twierdzą, że Abraham tam ofiarował swojego syna. Probleme, die im Augenblick unlösbar sind. A są to problemy, które w tym momencie wydają się nierozwiązalne. Probleme der Weltgeschichte, die entstanden sind in 1. Mose 16. To są właśnie problemy całej historii świata, które się rozpoczęły właśnie w 1. Mojżeszowej w 16. rozdziale. Deren Basis gelegt wurde in 1. Mose 12. Ale podstawa tego została, fundament tego został założony w 1. Mojżeszowej 12. rozdziale. Als Abraham zum ersten Mal nach Ägypten zog. Mianowicie wtedy, gdy Abraham poszedł po raz pierwszy do Egiptu. Jetzt verstehen wir auch, warum Gott diese Ereignisse erwähnt und andere Ereignisse aus dem Leben Abrahams weggelassen hat. I dlatego na pewno rozumiemy, dlaczego Bóg te wydarzenia z życia Abrahama kazał zapisać, a inne może zostały opuszczone, nie są zapisane. Well, es ist Punkt 2, Weltgeschichte in Bezug auf Israel. Dlatego, że to jest punkt drugi. Chodzi o światową historię całej ziemi w powiązaniu z Izraelem. Und natürlich punkt 4, dass es für uns geschrieben ist, damit wir davon lernen. Ale również też i punkt 4 jest ważny, że zostało to zapisane dla nas, abyśmy z tego się uczyli. Er wird ein Wildesel von Mensch sein, sagt Vers 12. I wiersz 12 dobitnie go określa, że będzie to człowiek jak dziki osioł. Das hat jetzt nichts mit Störrigkeit oder Dummheit zu tun. Oczywiście nie ma to żadnego powiązania z uporem albo z głupotą. Sondern Wildesel ist ein Esel, der andauernd hin und her zieht. Ale jest to obraz człowieka, który będzie jak dziki osioł, który ciągle przez całe życie jest pędzony z jednego miejsca w drugie miejsce. Das ist das Bild von einem Nomadenvolk. A więc jest to obraz narodu, który jest tym narodem, który ciągle jest w ruchu. Nomadzi, tak? Und das waren die arabische Völker jahrhundertelang. A takimi właśnie byli wszyscy potomkowie z tego świata arabskiego przez setki lat. Das sind sie zum Teil heute noch. I częściowo jeszcze po dziś dzień takimi są. Es ist kein negatives Kennzeichen, es ist einfach eine Beschreibung, eine Tatsache. Nie, to nie jest żadne negatywne opisanie cech tego człowieka. Nie, to jest stwierdzenie tylko faktu. Ich fange mit dem vierten Punkt noch an in Vers, als nächstes kommt der vierte Punkt in Vers 12. A tak pobocznie jeszcze czwarty punkt jest wymieniony w tym wierszu 12. Er wird wohnen angesichts seiner Brüder. Że on będzie mieszkał naprzeciwko swoich własnych braci. Fahr mal nach Israel. Pojedź właśnie do Izraela. Oder nimm eine Weltkarte. Albo weź do ręki atlas świata. Und guck dir die Völker an, die Israel drumherum sitzen. I spójrz na wszystkie narody, które wokoło Izraela się osiedliły. Es sind die Nachkommen Ismaels. To wszystko są potomkowie Ismaela. Das hat Gott 1500 vor Christus durch Mose aufschreiben lassen. To wszystko Bóg kazał
1500 lat przed Chrystusem zapisać i przez rękę Mojżesza zostało zapisane. Das hat Gott 2200 vor Christus ungefähr hier ausgesprochen. A mniej więcej to Bóg wypowiedział 2200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Wir beobachten heute, dass es 100% wahr ist. A my po 4200 latach dzisiaj to obserwujemy i stwierdzamy, że to jest 100% prawda. Das ist Prophetie im Wort Gottes. To jest właśnie proroctwo zawarte w Słowie Bożym. Gott sagt mal im Buch Jesaja über das Zukünftige, fragt mich. Bóg powiedział w księdze Izajasza, jeśli chodzi o przyszłość, to mnie o to pytajcie. Hier ist die Antwort. Tutaj mamy odpowiedź. Und wer hätte das vor 100 Jahren gedacht? A któż by właśnie o tym pomyślał jeszcze 100 lat temu? Als die Juden zerstreut waren in der ganzen Welt? Gdy Żydzi byli rozproszeni po obliczu całej ziemi. Aber ab seit 1948 gibt es den Staat Israel wieder. Ale jak wiemy, od roku 1948 znowu powstało państwo Izraela. Auch das hat Gott im Buch Jeremia vorausgesagt. Również i ten fakt został przepowiedziany przez Boga w księdze Jeremiasza. Und sie wohnen angesichts aller seiner Brüder. I oni mieszkają teraz naprzeciwko wszystkich swoich braci. Es wird noch präziser. I to wyrażenie staje się jeszcze bardziej precyzyjne. Seine Hand gegen alle. Że ich ręka będzie przeciwko wszystkim. Die Hand Ismaels gegen alle anderen Völker. Ręka Ismaela przeciwko wszystkim innym narodom. Die arabische Welt zum Teil gegen alle anderen Völker. Czyli widzimy tutaj, jak świat arabski jest przeciwko wszystkim innym narodom na całym świecie. Wir beobachten es immer wieder. My to ciągle na nowo obserwujemy. Es gibt wahrscheinlich kein Land, wo nicht mal irgendwo ein Attentat durch Araber passiert ist. Niewiele jest krajów na ziemi, w których nie zdarzyły się jakieś akty terroru wywołane właśnie przez Arabów. Seine Hand tatsächlich gegen alle Völker. Rzeczywiście, ręka ich jest przeciwko wszystkim narodom, die nicht muslimisch sind. Wszystkim tym, którzy nie są muzułmanami. Und die Antwort ist klar. A odpowiedź jest tutaj jasna. Und die Hand aller gegen ihn. A ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. Auch das beobachten wir heute. I to też my dzisiaj obserwujemy. Aber das zeigt uns, was die Bibel für ein gewaltiges Buch ist. Ale wszystko to nam wskazuje na to, jak potężną i wspaniałą jest Biblia, ta Księga Boża. So etwas hätte keiner von uns aufschreiben können. Czegoś takiego żaden z nas nie byłby w stanie zapisać. Abraham, der wusste noch gar nichts von den ganzen Erfüllungen der Prophetie. Abraham, który w ogóle nie wiedział, jak to wszystko się wypełni, to proroctwo. Trotzdem heißt es in Vers 5 von Kapitel 5, Vers 6 von Kapitel 15, er glaubte dem Herrn. Ale tak jak żeśmy czytali w szóstym wierszu 15 rozdziału, on uwierzył Panu. Wir stehen hinter diesen Ereignissen und haben oft so wenig Glauben. A my przecież jesteśmy wszyscy już po tych wszystkich wydarzeniach, a jakże często mamy tak mało wiary. Nun Hagar ist erstaunt über das, was sie hört. Hagar oczywiście była wielce zadziwiona tym wszystkim, co usłyszała. Sie hat es sicherlich nicht ergriffen, was dort alles gesagt worden ist durch den Engel des Herrn. Z całą pewnością ona nie pojęła wszystkiego, co było przez tego anioła pańskiego powiedziane. Aber sie nennt ihn, du bist der Gott des Schauens. Ale nazywa go, ty jesteś Bogiem, który mnie widzi, albo który daje się oglądać. Oder wie die Fußnote sagt, es ist nicht ganz klar, du bist der Gott, der sich schauen lässt. Tak jest też i to w drugim znaczeniu w tym odnośniku w naszej niemieckiej Biblii określone. Aber ich würde lieber den Bibeltext bevorzugen, bevorziehen. Ale ja bym bardziej tutaj uwypuklał ten tekst, który jest w Biblii zapisany. Ach so, jetzt im deutschen Text muss ich lesen. Du bist der Gott des Schauens. Das heißt... Nein, mich...
Ja, was, ich lache mal eben, was hier im Deutschen steht, was bei uns steht. Ja? Bei uns steht, du bist der Gott des Schauens. Ja muszę jednak podkreślić te tłumaczenie, jakie jest w języku niemieckim, uważam za bardziej trafne, że ty jesteś Bogiem, który się daje oglądać. Und das haben wir extra so übersetzt. I tak myślę, zostało to celowo przetłumaczone, weil dort beide Seiten da drin stecken. Dlatego, że w tym określeniu, w tekście oryginalnym, obydwie strony są zawarte. Nämlich zum einen, dass Gott derjenige ist, der sie und ihre Zukunft geschaut und ausgesprochen hat. Dlatego, że Bóg jest właśnie tym, który przejrzał jej przyszłość i to wszystko wypowiedział. Und dass dieser große Gott jemand ist, den wir schauen können, das heißt, zu dem wir hinkommen können mit unseren Lebensproblemen. Ale również też On jest tym wielkim Bogiem, którego my możemy oglądać, to znaczy przychodzić do Niego z naszymi problemami. Ich bin davon überzeugt, dass beide Seiten da drin stecken. Jestem do głębi przekonany, że obydwie strony są tutaj w tym tekście oryginalnym zawarte. Denn beide Seiten beschreiben das, was Hagar hier erlebt hat. Dlatego, że obydwie wersje tego tłumaczenia opisują rzeczywiście to, co Hagar w tamtym czasie przeżyła. Und dann gibt sie diesem Brunnen einen herrlichen Namen. I wtedy ona nadała tej studni albo temu źródłu to wspaniałą nazwę. Beer Lachariroi. W oryginale właśnie Bel Lachariroi. Es ist der Brunnen des Lebendigen, der mich schaut. A to jest właśnie te źródło tego żywego, który mnie ogląda. Diese Person ist also die Quelle aller Segnungen. A więc ta osoba jest źródłem wszelkich błogosławieństw. In diesem Punkt ist Gott mit Hagar zum Ziel gekommen. I w tym względzie Bóg doszedł z Hagar do swojego celu. Sie hat verstanden, dass sie diesen Gott braucht. Ona to zrozumiała, że ona tego Boga potrzebuje. Und dass dieser Herr, der sich hier vorgestellt hat, wirklich die Quelle des Lebens ist. I ona to zrozumiała, że ten Pan, który jej się tu przedstawił, jest tym źródłem życia. Und so endet dieses dunkle Kapitel doch noch mit einem kleinen Lichtblick. I ten zasadniczo ciemny rozdział kończy się tutaj takim jasnym promykiem. Zu diesem Zeitpunkt war Abraham 86 Jahre alt. W tym czasie Abraham miał 86 lat. Kapitel 17 ist heute nicht unser Thema. 17 rozdział to nie jest temat dzisiejszego rozważania. Aber jetzt lesen wir, und das möchte ich noch kurz erwähnen, 13 Jahre lang nichts aus dem Leben von Abraham. Ale dzisiaj jednak pomimo tego chciałbym wspomnieć, że od tego momentu nic nie czytamy na temat życia Abrahama przez 13 lat. Das heißt, nach dieser Begebenheit ließ Gott Abraham noch einmal 13 Jahre warten. To znaczy, że po tym zdarzeniu Bóg kazał Abrahamowi jeszcze czekać 13 lat. Das waren noch 3 Jahre mehr, als er schon beim ersten Mal gewartet hat, da waren es 10 Jahre. A to było o 3 lata więcej niż poprzednio Bóg kazał mu czekać, bo było to wtedy tylko 10 lat. Vielleicht ist das die Schule Gottes. Może to była szkoła Boża. Und vielleicht besteht der Zeitpunkt darin, dass Abraham vollkommen Geduld lernen musste. A może celem tej szkoły Bożej było to, że Abraham ma się nauczyć cierpliwości. Denn die schlimmste Prüfung stand ja noch bevor. Dlatego, że to największe jego doświadczenie albo egzamin, przed którym miał stanąć, jeszcze był przed nim. Dass Gott zu ihm sagt, dass er ihm seinen Sohn wieder opfern soll. A mianowicie to, że Bóg do niego powiedział, że on ma mu ofiarować swojego własnego syna. Und da musste Abraham 3 Tage lang ziehen, um diesen Ort des Opfers zu erreichen. I Abraham musiał 3 dni iść drogą, aby dojść do tego miejsca, które Bóg mu wskazał, aby ta ofiara była złożona. Und diese 3 Tage waren sich sicherlich schlimmer als diese 13 Jahre. I z całą pewnością te 3 dni były dla niego cięższe do przeżycia niż te 13 lat.
Vielleicht war es hier die Schule Gottes, um Abraham daraufhin vorzubereiten. Może właśnie te 13 lat było tą szkołą Bożą, aby przygotować Abrahama na te 3 dni. Aber 13 Jahre lang war Abraham in der Einsamkeit mit Gott. Ale te 13 lat Abraham żył w samotności z Bogiem. Gott schweigt über diese Zeit. Bóg milczy co do tego czasu. Wie bei Mose, der 40 Jahre in der Einsamkeit bei Gott war. A w stosunku do Mojżesza Bóg milczy o 40 latach, gdy Mojżesz w samotności przebywał z Bogiem. Der Apostel Paulus war einige Wochen in der Einsamkeit bei Gott. Apostoł Paweł był kilka tygodni w samotności z Bogiem. Der Jesus war 30 Tage in der Wüste alleine mit Gott. A Pan Jezus był 30 dni samotnie na pustyni, samotnie z Bogiem. Gott schweigt über diese Zeiten. I Bóg milczy co do tych okresów czasu. Wir werden wahrscheinlich alle diese Zeit in unserem Leben haben. I my z pewnością przyznamy, że mieliśmy takie czasy w naszym życiu. Mal länger, mal kürzer. Czasami krótsze, czasami dłuższe. Weil es eben die Schule Gottes ist, weil Gott uns vorbereiten möchte auf andere Aufgaben, die uns gibt. Bo to właśnie jest szkoła Boża, w której Bóg chce nas przygotować do takich zadań, które Bóg chce nam darować. So ist es auch hier bei Abraham. I tak też to wyglądało w przypadku tego Abrama.